21 lipca wspominamy błogosławionego Ludwika Lenzini, prezbitera i męczennika. Ludwik urodził się 28 maja 1881 roku w Fiumalbo na północy Włoch. Pochodził z dobrze usytuowanej rodziny. Po ukończeniu formacji studiów filozoficzno-teologicznych 19 marca 1904 roku przyjął święcenie kapłańskie. Następnie pracował w kilku parafiach. 26 stycznia 1941 roku został proboszczem w parafii Croczet. Był człowiekiem oddanym do końca ludziom. W czasie wojny pomagał wszystkim bez względu na ich wiarę i poglądy polityczne. Dawał nawet schronienie partyzantom, z których jeden okazał się później jego oprawcą. Ludwik sprzeciwiał się komunistom, którzy oficjalnie głosili, że ich celem jest bolszewicja Włoch i wyrugowanie z życia wiary i wartości chrześcijańskich. Ludwik publicznie informował parafian o tym, że jest zastraszany. W nocy z 21 na 22 lipca 1945 roku na probostwo przyszło kilku byłych partyzantów i prosiło, by udzielili sakramentów świętych umierającemu. Ksiądz Ludwik wiedział, że to zasadzka, gdyż kilka dni wcześniej był u tego chorego z posługą kapłańską. W czasie zamieszania zdołał się wymknąć, po czym pobiegł do dzwonnicy i uderzył w dzwon. Niestety nikt nie przyszedł mu z pomocą. Zawleczono go wkrótce do pobliskiej winnicy. Tam był torturowany i zabity strzałem w głowę z bliskiej odległości. Jego ciało odnaleziono dopiero po tygodniu. Jednym z tych, którzy go uprowadzili, był były kleryk, którego ksiądz ukrywał w czasie wojny. Zabito go, ponieważ nie chciał się wyrzec Ewangelii i otwarcie piętnował ateistyczny komunizm, mówiąc, że gdyby ateizm zwyciężył, zabroniono by rodzinom chrzcić dzieci. Został beatyfikowany 28 maja 2022 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ludwik aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.